Cześć kochani, za chwilę zobaczycie film o moim kolejnym cieście, zdrowym cieście, bez cukru, z kremem tym razem. Chciałabym taką krótką recenzję powiedzieć Wam na temat tego ciasta. I mam je oczywiście przy sobie. Chciałabym, żebyście zobaczyli, jak wygląda, bo będziecie widzieli, jak je przygotowuję. I musicie po prostu ocenić, czy chcecie akurat to ciasto sobie zrobić, tak? Przypominam, że to ciasto jest z kaszy jaglanej. Głównym składnikiem jest kasza jaglana i oczywiście dodatki. Wszystko zobaczycie w filmie. I przypominam, że kasza jaglana jest bardzo zdrowa, bardzo zasadotwórcza, co bardzo nam potrzebne jest na zdrowym odżywianiu i w ogóle dla naszego organizmu. Poprawia włosy, paznokcie, ma bardzo dużo witamin i minerałów i jest antynowotworowa. Bardzo polecam i teraz będę próbowała ciasto. Więc tak, jakby tu Wam pokazać to wszystko. Konsystencja ciasta jest o, tak. Czyli mamy tak, spód ciemny, na wierzchu mamy krem, widzicie? Jest przepyszne. Słuchajcie, ja je wymyśliłam sama. Też zrobiłam sobie z kaszy jaglanej spód. Pomyślałam sobie, że czekoladowy. Bałam się przekrajać ciasta jako tort, bo myślałam właśnie o cieście z kremem, takim torcie, ale mówię, nie, nie będę kombinować. Więc słuchajcie, zrobiłam taki. Jest po prostu, jak jest schłodzony, to jest po prostu niebo w gębie, tak powiem szczerze. Co czujemy? Więc tak. Bardzo delikatny aromat kwasowości, ale to bardzo, praktycznie wcale. Oczywiście czujemy wanilię. Nie czujemy goryczki, jeśli chodzi o kaszę jaglaną, bo kasza jaglana jest specyficzna i ma goryczkę. Jest bardzo dobrze zmiksowane, ale pamiętajcie, że kaszy jaglanej, nawet jak ją zmiksujecie, to i tak będzie czuć troszeczkę taka, że jest taka delikatnie tarkowata. Więc no niestety. Do tego dodajcie owoce. Tu przydałyby się jeszcze truskawki. Niestety świeżych truskawek nie miałam. I jeśli chodzi o spód pod kremem, jest bardzo fajny. W ogóle nie jest brownie, tylko jest jak ciasto. Jak takie ciasto z normalnej mąki, jakby zrobił takiego murzynka. Naprawdę jest pycha. Do tego owoce dają dużej kwasowości. Słuchajcie, sami spróbujcie. Polecam Wam moje ciasto i zapraszam na film. Cześć kochani, witam Was znów w mojej kuchni. Dzisiaj wychodzę do Was z propozycją zdrowego ciasta, znów ciasta. Jestem słodka dziewczyna, więc dzisiaj znowu słodycze. Słodkiego ciasta z kremem, ale bez cukru, bez mąki, bez jajek. Ciekawe, prawda? Znacie już moje przepisy, więc na pewno wiecie, że tak się da zrobić. I zapraszam do ciasta. Więc tak, może na początek powiem, co przygotowałam, a potem przyłączę kamerkę i będę robić, ok? Przepraszam bardzo, ale tutaj się. O! Karmiłam przed chwilą, bo niestety nasza Wiktorka tutaj co chwila wymaga przytulenia mamusi. I co? Teraz tak, kasza jaglana, czyli na bazie kaszy jaglanej robimy. Robimy ciemny spód, w środku będzie kasza jaglana, jeśli chodzi o krem. Na wierzchu będą owoce, czyli potrzebujemy owoców, potrzebujemy sody, potrzebujemy mleka kokosowego, kaszy jaglanej, no i oczywiście naszych bakali, czyli śliwki suszone, morele suszone, daktyle suszone, niezawodny blender i laska wanilii, pół laski wanilii akurat do tego. No i oczywiście miód, olej kokosowy się przyda, a także siemielniane też się może przyda. Zapraszam. Ok, więc najpierw mamy 5 szklanek kaszy jaglanej tutaj, ale ona czeka. Na chwilę odstawiamy, podłączamy blender, ponieważ tutaj mamy 100 gram moreli suszonej, namoczonej w gorącej wodzie. Blendujemy ją.
Morela będzie nam potrzebna do masy, czyli do kremu. Teraz tutaj mamy, w tym samym oczywiście robimy, suszone śliwki i daktyle. I też blendujemy. W ciepłej wodzie na morzu. To nam da dużo słodyczy w cieście. I co robimy? Bierzemy naszą kaszę jaglaną. Polewamy. Tak. Wygrzebujemy łyżką. Wezmę łyżkę. O. Proszę bardzo. Tak. Dodajemy do tego dwa banany. I blendujemy. Okej, okay, mamy zblendowane. Teraz dodajemy łyżkę miodu, ponieważ jeszcze, żeby dosłodzić, z doświadczenia wiem, że jeszcze zawsze tą łyżkę miodu potrzebowałam. Łyżkę miodu dodajemy i dodajemy także dwie łyżeczki, 2,5 nawet, kakao. Delikatnie najpierw robimy w ten sposób. O, i jeszcze dodajemy łyżeczkę małą. Ja mam dużą pod ręką, więc dam pół dużej sody oczyszczonej. Sody oczyszczonej. I blendujemy. Widzicie? I uważam, że tu jest mało jeszcze kaka, więc dodaję więcej kaka. Ok, jak wymieszamy, łyżkę mąki kokosowej jeszcze, oczywiście. Ja używam mąki kokosowej z Vivio, tak jak Wam kiedyś mówiłam, zamawiam przez internet. Damy może takie dwie łyżeczki. O. I też wymieszamy. Ok, już mamy prawie gotowe. Sprawdzamy, jak ta konsystencja. Musimy bardzo dobrze blendować. Wow, aż mi się gorąco zrobiło od tego blendowania. No niestety, na zdrowym żywieniu blender jest po prostu niezbędny do ciast, do past, do pasztetów, do wszystkiego. No i co? Tak zblendowane wszystko przekładamy do formy wysmarowanej. Takiej w miarę dużej. Jest to większa foremka niż ta zwykła prostokątna. I przekładamy do tej formy. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Ok. Przekładam. To będzie nasz spód pod krem. Dobrze wygrzebujemy. Będzie to troszeczkę takie brownie. Jeśli ktoś piecze zdrowe ciasto, to wie, o co mi chodzi. I to idzie do piekarnika na termoobieg na około pół godziny, 40 minut. Sprawdzać po prostu, jak zachowuje się to ciasto. Przeważnie wszystko piekę z tych zdrowych ciast 40 minut. Zależy jeszcze, w jakiej blaszce. Nie ma tutaj jajek. Można dodać siemię lniane zamiast jajek. Ja dzisiaj nie dodałam. Ale można, będzie może gładsza konsystencja. O,
i to idzie do piekarnika. Kochani, przystępujemy do robienia kremu. Tutaj mamy kaszę jaglaną, już zblendowaną, żeby zaoszczędzić na czasie i żeby Was nie zanudzać, z mlekiem kokosowym. Z takim mlekiem kokosowym, jakbyście pytali, kupionym przez internet w firmie Vivio. Tak, link oczywiście podam wszystko do filmu. Do tego przekładamy nasze morele do tej masy. Dwie szklaneczki mleka kokosowego 200 ml dałam, jakby ktoś pytał. Oczywiście wszystko jeszcze opiszę też na blogu, żebyście mogli łatwy dostęp mieli do wszystkiego. Więc tak, co dajemy jeszcze? Dajemy na pewno dwa kawałeczki ananasa w ten sposób. Dajemy jednego banana. Mamy kwaśne rzeczy, więc banan nam nie zczarnieje. I dajemy kawałeczek pomarańczy. I to wszystko blendujemy. A jeszcze, przepraszam, jeszcze dajemy pół laseczki wanilii, czyli ziarenek wanilii prawdziwej, z laski wanilii wyskrobanej. Nie wiem, czy wiecie, jak się używuje laski wanilii. Te ziarenka trzeba tą laskę mięciutką otworzyć, na pół nożyczkiem i łyżeczką wyskrobać. Nasz krem jest bardzo fajny. Kasza jaglana ma to do siebie, że pochłania bardzo te wszystkie składniki. Próbujemy. Jeszcze mało słodkie. Więc ja dodam jeszcze troszkę miodu. Nie wiem, czy widzicie. O! Tak damy. Dwie łyżeczki. Oczywiście miód naturalny od pszczelarza. Zobaczcie, jak się ładnie skrystalizował. Najpierw jest lejący, a potem się krystalizuje. I tutaj dosładzamy. Do tego kremu jeszcze troszeczkę możemy posypać siemienia lnianego. O, żeby nam się troszeczkę zżelowało, żeby ten krem nam nigdzie nie wypływał, tylko był gęsty. Mój autorski przepis, kochani. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Ok, czyli mamy przygotowany krem. Tutaj czekają owoce. Jak wyjmiemy z piekarnika nasz spód, to będziemy nakładać krem i na krem nałożymy owoce. Kochani, ciasto, spód już gotowy. Piekł się 30 minut, przepraszam. Wkładamy nóż. Nóż jest nie brudny. I teraz co robimy? Wkładamy masę. Wkładamy masę. O, no. Znowu łyżki nie mam. Gotowe. Kochani, ciasto gotowe, a ja Wam wszystkim życzę smacznego i udanego gotowania i pieczenia. Kochani, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o kontakt do mnie, jeśli chodzi o to, gdzie kupuję produkty, jeśli chodzi o przepis dokładny, składniki, także znajdziecie i na blogu, i znajdziecie do bloga będzie też link, i znajdziecie też w opisie filmu, co ile czego. Także kto zagląda na bloga, będzie miał na blogu, kto jest tylko na YouTubie, też będzie miał w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie!